W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokładający nadzieję we wszechmocy Boga, boska dobroć i mądrość, mimo niezliczonych trudności stojących na przeszkodzie, rozpoczyna oraz przeprowadza to, co chce. Nawet gdy środki, wedle ludzkiego osądu, są niezdatne do tego. Nie ma bowiem nic niemożliwego dla wszechmocnego. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Boże Ojcze, przez gląd na sługę Twego świętego Stanisława, który ufając w pomoc Twej obaczności, mimo wielu przeszkód. Z twego natchnienia założył i utwierdził Zgromadzenie niepokalanego poczęcia Błogosławionej Dziewicy Maryi. Udziel nam tej łaski, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością w twą wszechmoc, dobroć i wierność, zwłaszcza gdy prowadzisz nas ciernistą drogą Ku wspaniałym obietnicom swej miłości. Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego niepokalanej matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych, i litowałeś się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo, uciekam się do Ciebie i proszę. Abyś nie odmawiał mi swej pomocy, wyjednaj mi u Boga łaskę, o którą Cię z ufnością proszę, i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę Ojca Niebieskiego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków, Amen.